Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz, a przed wami kolejne Daily Newsy, tym razem przygotowane na 9 grudnia 2019 roku. Zapraszam was do oglądania. Day of Dragons, określany jako sieciowa gra sandboxowo-survivalowa, w której gramy smokami, wystartowała. Do naszej dyspozycji oddane zostało kilka gatunków stworzeń, ogromny, otwarty świat z wielkimi biomami, ale również pewne sekrety. Jednym z nich jest możliwość grania nie smokiem. Produkcja uzbierała na Kickstarterze ponad 500 tysięcy dolarów, a teraz zadebiutowała właśnie na Steamie za około 72 zł w formacie Early Access. Póki co jednak całość nie wygląda zachwycająco. Gracze zwracają uwagę na to, że jest to wczesna alfa, więc trzeba liczyć się z błędami, niedoróbkami i ogólnie w przyszłości przykładowo smoki mają posiadać różne umiejętności poza zionięciem ogniem, będzie przykładowo można pluć kwasem, strzelać plazmą czy stawać się niewidzialnym. Do tego będą mogły chodzić, latać, pływać, biegać, kłusować, a nawet spać. Pojawi się również możliwość składania jaj, więc tworzenia nowych smoczków. Deweloperzy zapewniają, że w endgame będzie czekało również graczy sporo atrakcji. Niemniej jednak póki co jest ubogo. Całość najlepiej opisze cytat jednej recenzji na Steamie. W obecnym stanie rzeczy grę mogę polecić jedynie osobom, które tak jak ja lubię obserwować proces rozwoju projektu od bolesnych początków przez nie zawsze trafne kolejne inkarnacje, aż do szczęśliwej wersji ostatecznej. I tak, obecnie jesteśmy na etapie bolesnych początków. Tak więc jeżeli lubicie obserwować takie atrakcje, no to zapraszamy na Steama, no i do ewentualnego zakupu. Kilka dni temu, czyli 5 grudnia, nastąpiło zamknięcie serwerów Dragon's Dogma Online. Żal jest o tyle duży, że nigdy nie doczekaliśmy się anglojęzycznej wersji tejże gry. Czekaliśmy na nią, czekaliśmy, umieszczaliśmy w listach najbardziej wyczekiwanych MMORPGów, ale w tym momencie pozostały jedynie, powiedzmy, niespełnione nadzieje. Każdy, kto próbował wersji japońskiej, potwierdzi słowa, że Dragon's Dogma Online była naprawdę ciekawym tytułem, który zasługiwał na popularność, sukces, no i zachodnie wydanie. Niestety skończyło się jak się skończyło, być może w przyszłości jakiś wydawca zdecyduje się wskrzesić, odkupić, no i ogólnie zangielszczyć tą produkcję, no ale na razie musimy pogodzić się z utratą właśnie tegoż tytułu. Także trzymamy kciuki za ewentualną reinkarnację, ale w tym momencie trzeba odłożyć wszelakie nadzieje na bok. Runes of Magic nie umiera i gra dostanie sporo nowego kontentu, a przynajmniej tak twierdziło Gameforge w Mikołajki. Całość ma otrzymać za kilka dni ogromną aktualizację, która wprowadzi do gry nowe strefy oraz instancje. Już teraz wiemy, że będzie to największy update w Runes of Magic od kilku lat. I to świetna wiadomość, bo już zaczynaliśmy się martwić o kondycję Roma. Po śmierci tajwańskiej wersji pojawiły się nawet pogłoski o zamknięciu serwerów, ale na szczęście nie mają one przełożenia na rzeczywistość. Przynajmniej jeszcze nie, bo nie wiadomo co będzie w przyszłości. Poinformujemy was oczywiście, kiedy aktualizacja trafi na serwery, więc śledźcie kanał na bieżąco. Jakiś czas temu wspominaliśmy wam o tym, że Epic Games oraz Long Entertainment mają zamiar wypuścić globalną wersję Dragon Raya, a już teraz mamy dla was oficjalny trailer oraz możliwość wstępnej rejestracji do gry. Wszystkich zainteresowanych oczywiście odsyłamy do linku w opisie. Dragon Raya to podobno w żaden sposób nieograniczony MMORPG w klimatach fantasy z najbardziej oszałamiającą grafiką na urządzeniach mobilnych. Są to dosyć odważne słowa, no i zobaczymy, jakie będą miały one przełożenie na rzeczywistość. Ogólnie jest to atrakcyjny produkt, nie mówimy, że nie, a przy okazji również wydawany przez twórców Fortnite'a, więc kto wie, może odnieść on naprawdę duży sukces, przynajmniej na tle marketingowym, bo jak wiemy, Epic Games w marketing jest całkiem dobry. Jeden z naszych ulubionych MMORPGów właśnie dostał nowy epizod, czy też dodatek, dzięki któremu populacja DC Universe Online powinna przynajmniej na jakiś czas wzrosnąć. Metal Part 2 pozwala wejść do umysłu Batmana, skonfrontować się z Dark Multiversem, a potem ocalić nasze uniwersum od czyhającego zagrożenia. To oczywiście otoczka fabularna, bo tak naprawdę otrzymamy nowe duo, nowe misje w otwartym świecie, nowy alert, czyli instancje dla 4 osób, nowe rajdy i elitarne rajdy, The Phoenix Canon oraz Into the Dark Multiverse, no a poza tym przedmioty, artefakty, walutę i wiele więcej. Nowy epizod w DC Universe Online jest płatny, jak każdy wcześniejszy, aczkolwiek po zakupie abonamentu otrzymamy dostęp do wszystkich tych dodatków, a tych wyszło dotychczas ponad 30, więc będzie co robić przez najbliższe tygodnie, być może nawet miesiące. Jeżeli jesteście fanami uniwersum DC albo ogólnie MMORPGów o superbohaterach, to tak naprawdę nie ma lepszej decyzji, ażeby cokolwiek wybrać.
Chwilę kazano nam czekać na to ogłoszenie, ale już wiemy, że Temtem wróci do sprzedaży w przyszłym roku, a dokładniej 21 stycznia. Wszystko w ramach rozpoczęcia Early Access. Wersja ta znacząco różnić ma się od tego, co widzieliśmy do tej pory, przykładowo podczas streamu Pefrixa. Dostaniemy połowę całej historii fabularnej, 3 zróżnicowane wyspy z własnymi biomami, tryb kooperacyjny, większą kustomizację gracza, rozwinięty breeding, polowanie na Luma, czyli wersję Shiny, zasady w grach rankingowych, no i ogólnie brak wipowania serwerów. Swoją drogą warto zaznaczyć, że jeżeli macie dostęp już w tej chwili do gry, to 12 grudnia w opcji Alpha pojawi się część zawartości, która planowana jest właśnie na wczesny dostęp Temtemów. Ciekawie to wygląda, wy udowodniliście wielokrotnie, że bardzo mocno oczekujecie tego projektu, więc śledźcie całość na bieżąco, śledźcie nasz kanał, postaram się namówić Pefrixa, ażeby zaraz po tym jak zawartość trafi do gry, sprzedał wam jakiegoś streamka na kanale, bądź cokolwiek innego, być może warto to wszystko sprawdzić, nie sądzicie? Dajcie znać. I to tyle w dzisiejszym materiale, koniecznie napiszcie w komentarzach, który news zainteresował was najbardziej, nie zapomnijcie również polubić filmu, subskrybować naszego kanału, a jeżeli dotrwaliście do tego momentu, no to w komentarzu napiszcie również Batman, bo czemu by nie, niech to będzie komentarz związany z DC Universe, także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia jutro, cześć!